W mojej rodzinie jest pan Robert Makłowicz. Jest to syn mojej babci brata. Końcówka lat 80., początek lat 90. -tych. My tam lataliśmy do Krakowa na wigilię. Parę razy tam byliśmy chyba. i Z tego co pamiętam, ja byłem bardzo małym chłopcem. Miałem tam 5-6 lat. I tam tata Roberta gościł nas na srebrnych paterach z otwieranymi daniami. To jest chyba jedno z najciekawszych moich wspomnień, takich z dzieciństwa, gdzie, wiesz, ja siedzę zafascynowany, bo, bo zastawiony stół był w sposób bardzo elegancki, bardzo, wiesz, piękny, te srebrne, małe widelczyki, poustawiane, wiesz, od najmniejszego do największego, po kolei, przystawkowy, do sałaty, do ryby. I to, to wszystko było tak zbudowane niesamowicie, że ja wtedy po raz pierwszy poznałem, jakby serwis taki domowy.